kochani, z tej strony Julia Żugaj i witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spędzimy pełne 24 godziny w zoo. Dzień i noc. Cały czas tutaj we wrocławskim zoo. Jestem tutaj od 6:30 i już powoli zabieramy się do pracy. O tej wczesnej porze się spotykamy i przygotowujemy wszystkie posiłki na cały dzień, więc zazwyczaj około godziny nam tutaj schodzi. Ryba bez głowy to jest takie, o, jedzenie. Jak jest ryba z głową, to masz takie jedne żyjące. No, nie wiem, czy te tipsy generalnie ci pomogą w tej pracy, ale... Dam radę. Przyzwyczajona do życia. Mamy małe śledzie, tutaj lądują, to są sardynki. Każde zwierzę ma swoją specyficzną rybkę, czy robicie jakąś mieszankę? Robimy mieszankę. A skąd są te rybki? Głównie z Morza Północnego, czasami niektóre z Bałtyku. W Bałtyku w ogóle mało jest ryb. Jak jedno. To są gromadniki. Zwierzęta jedzą inne zwierzęta. Tak, pingwinów mamy aż 103. One nie dostają indywidualnego wiaderka, tylko z zbiorowej wiaderki. Natomiast kociki i foki, każdy z nich ma swoje wiaderko i przygotowujemy to według takiej rozpiski, które tu mamy. Też chciałem ci to powiedzieć właśnie. Mocne. Wiedzieliście, że kalmary mają oczy? Teraz już wiecie. To zwierzęta dostają tabletki, witaminy. Proszę cię, żebyś przygotowała na tą niebieską tackę 103 sztuki tych tabletek. Ojejku, i to musi być tak odliczone? Jak o 3 się pomylisz, to nie będzie źle. 1, 2. Te tabletki muszą się znaleźć w rybach. Najlepiej zrobić to tak, że podnosisz pokrywy skrzelowe i tutaj trzeba tak tutaj schować tą tabletkę. To jest dla mojej psychiki mega ciężkie. O! Udało mi się! Jedno! Jeszcze tylko 103. Kaprzyn to w ogóle, ja robię jedno, ma pan 3. Sardynka czy śledź? Nie wiem. Faktycznie paznokcie przeszkadzają w tej robocie. Nie jest to łatwe, to na pewno, ale całkiem przyjemne. Jest, wiecie, można sobie postać, pomyśleć, powkładać tabletki do ryb, więc zaraz lecimy do pingwinków i będziemy je karmić. On mnie kocha ten! Nie mogłem w powietrzu polatać, bo to sobie w wodzie latają. To jest niesamowite. Tu kiedyś pływał surfer, ale... Ale zadziałał jako pingwin. Ale dziwny pingwin. Tak. Oprócz pingwinów mamy jeszcze dwie kaczki. Niektóre z nich są do nas bardzo przyzwyczajone i podchodzą, ale mogą też trochę dziabać, bo one są takie, interesują się wszystkim, więc no nie mają palców tak jak my, więc wszystko łapią dziobem, więc się tym interesują. Przejdziemy sobie przez cały wybieg, pozaglądamy do gniazd. Na razie im zabieramy jajka i podkładamy sztuczne, ponieważ nie wszystkie z nich mogą się rozmnażać. Pingwiny przylądkowe są gatunkiem zagrożonym. Ale też nie wszystkie pary są dopuszczone do rozrodu przez koordynatora gatunku. Patrzcie, idę z pingwinem, no nie wierzę. Uważaj, bo idę do ciebie, Adam. O nie. Oj, nadepnął na mnie. Powoli zaczynają właśnie we wrześniu składać jaja. Zazwyczaj mamy młode zimą, czyli grudzień, styczeń i młode od razu wchodzą do wody i sobie też pływają? Nie. Nie? Młode, jak się wykluwa, to jest takie no, ojejku, no trochę mniejsze od jajka, nie? I około 3 miesiące spędza z rodzicami i dopiero jak zrzuci takie młodzieńcze upierzenie, taki puch i ma wodoodporne pióra, to po tych 3 miesiącach wychodzi z gniazda i może już pływać w basenie z całą resztą. I już wtedy wygląda jak dorosły? Młode to są te, które tutaj widzisz na skraju basenu. Są takie szaro-bure, takie bardziej jednolicie upierzone. Tu właśnie jest jedno jajko i zaraz zobaczymy, czy mają drugie, ale nie mają drugiego zniesionego. A to jest sztuczne czy prawdziwe? To jest już sztuczne, to już żeśmy wczoraj podkładali.
więc drugiego jeszcze nie składają. Oni zazwyczaj składają dwa jaja, dlatego sprawdzamy, czy jest kolejne. No, pingwin nie ma innej formy obrony niż swój dziób, więc nawet jeśli one są do nas przyzwyczajone, ale siedzą w gnieździe i siedzą na jajkach, no to będą broniły tego gniazda, więc się nie zawahają tego dzioba użyć. To jest Bluey. Może słyszeliście, jakiś czas temu była wielka akcja też w mediach, że mamy jednopłciową parę. Bluey i Forest są naszą gejowską parą pingwinów. Ojej. I mieszkają sobie tutaj w gnieździe obok. No to jest właśnie jeden z nich. Tak śmieszne. Chodzisz jak na grzybobranie. Tutaj akurat mieszkają Roko i mała Mi. I oni akurat znieśli jeszcze jajko, więc zabierzemy. Zamieniamy im. Jest prawie podobny. Troszeczkę jest mniejsze i to zabieramy. Jaka jest szansa, że tam jest właśnie mały pingwin w środku? No jeszcze żadna, bo ono jest, jak jest dopiero złożone, to, to jeszcze nic tutaj nie będzie. Jeśli nie będzie inkubowane, to po prostu... Sprzątanie pingwinów akurat u nas polega na tym, że ta część, na której nie ma kamieni, tylko te takie płaskie, jak widzisz, że są porządnie pokryte pingwinim guanem, no to im to musimy sprzątać. Także zaraz weźmiemy sobie sprzęt. Pingwinów jeszcze 100 lat temu, ich populacja tam w naturze to około 5 milionów, a w tym roku jest już tylko 30 tysięcy osobników, nie? Czyli... Z jakiego powodu? Przez drapieżników? Czy nie, głównie ze względu na działalność człowieka. Trzeba umyć tą przestrzeń, która widzisz, maska i gogle, głównie po to, żeby coś nie odprysnęło. Szybka akcja i udało się. Za chwilę jeszcze uda mi się nakarmić pingwinki, ale ogólnie to jest w ogóle niesamowite przeżycie. Wiecie, wejść tutaj do nich i tak jak tam, zwłaszcza przy wyjściu, te pingwiny są takie mega przyjazne. Totalnie dla mnie niespotykane, jeszcze nigdy nie byłam blisko tak zwierzątka, więc mega się cieszę, że tu jest. Tak, no niektóre nie mają takiego filtra i każdy z nich ma obrączkę na skrzydełku. Wszystkie samce mają obrączkę na lewym, a samiczki na prawym. Because girls are always right. Wszystkie wyglądają tak dosyć podobnie do siebie, nie? Tak jak się na nie patrzy na pierwszy rzut oka. Ale jest sposób, żeby je odróżnić. Bo jak zwrócisz uwagę na tych białych brzuchach, one mają takie malutkie czarne plamki, nie? I właśnie każdy ma indywidualny wzór tych czarnych plamek, czyli inną liczbę i ich ułożenie na brzuszku. I to tak jak u ludzi są indywidualne linie papilarne, to u nich właśnie jest ten wzór tych plamek. A pan potrafi je rozróżnić wszystkie? Większość tak. W ogóle pingwiny mają pióra, czy co to jest? Tak. Pingwiny, no jak wszystkie ptaki, mają pióra. One są tak gęsto ułożone na ciele, że wyglądają jakby były pokryte taką jakąś łuską. Z zewnątrz mają takie długie pióra okrywowe. Dolores, to nie jest ryba. To jest akurat mój rękaw. Taki jesteś gryzący pingwin? Kto mnie, Dolores, gryzie? Kto mnie gryzie? Polubiłyśmy się. Praca przy pingwinkach zakończona, wybiła godzina 11 i przenosimy się teraz na następną miejscówkę. Jakie będzie nasze następne zwierzę, to zobaczycie zaraz. To są kotyki? Ja myślałam, że kotyk to pingwin. Cześć, Wokusiu, ja sobie nie wierzę, jak blisko było mnie. Cześć. Ty robisz sobie to nielegalnie, bo to tam tylko ciepła. Ale ma gały wielkie, o, widzicie to? Chciałabym być zwierzęciem wodnym. Jak kiedyś będzie mi dane przeżyć jeszcze jedno życie, to proszę, czy mogę kotikiem być? Tylko takim wzowym chciała właśnie. Takim, co mnie karmi o określonych godzinach. I nie martwię się, że mnie jakaś orka zeżre. Właśnie. I teraz to światło. Boże! Ojej, no. Piękne to było. Czekam, zaraz popłaczę. Umyjemy szyby oko. Jezu, jak ona wygląda. Cześć! Cześć! Ale jakie ma piękne oczy, no nie wierzę. Namoczymy najpierw szyby. Mop. Tudzież myjka. Czasem jak są jakieś takie większe plamy,
dzieci albo rękami, albo całe twarze odciskają. Co tak robi w ogóle? Ściągaczką zbieramy. Ale sprzęt potężny. Etap pierwszy zakończony. Etap drugi, mopowanie. Czy ja wyglądam jak kaleka, jak wykonuję pracę? No trochę tak. Może gdybyś części sprzątała łazienkę. Ja nie mam takich sprzętów w swojej łazience. To będzie działa. No nie idzie mi to tak dobrze. No, a tak jakby... Ej! O nie! O nie, no i co teraz? Wolniej, ale z większą precyzją, moi drodzy. Dam informację, że to po prostu ktoś robił. No jest czystsza na pewno. No tak średnio bym powiedział. Po każdym gwizdku leci ryba. Lisa, to na razie musisz poczekać. To jest Mona Lisa? Mona i Lisa, tak, dokładnie. Są siostrami. Zawsze przeprowadzamy z nimi najpierw taki poranny trening medyczny, czyli tak widziałeś, sprawdzamy ich zęby. Mona, flipper. Patrzymy, czy płetwy są ok. Drugi? Ok. Mona, target? Oko? Przyzwyczajamy je do tego, żeby jakby trzeba było jakieś krople podać, żeby nie zamykały oczu. Tak, Mona, dobrze. Ślicznie. Mona, zostań, dotyk. Przyzwyczajamy je do dotyku całego ciała. Bok. Ślicznie. Żebyśmy właśnie mogli sprawdzić, czy tutaj nie ma żadnych problemów. Bardzo. To są takie główne jakby założenia naszego treningu z nimi. Mhm. Ale też uczymy je różnych takich ciekawszych... Nie było gwizdka, to był gwizdek stamtąd. Takich ciekawszych rzeczy, jak mogą pomachać. Ojejciu. Ops. Ops. Mona, puf. Puf. Dobrze. Jakie mądre zwierzę. Głos? Ślicz. I te wszystkie dodatkowe ćwiczenia mają na celu stymulować je tutaj, żeby się nie nudziły. Wzmacniają ich też kondycję fizyczną, bo robią różne tam aportowania różnych przedmiotów. Kis. Okej. Potrafią dawać całusza. Ona. Kis. Okej. Ślicznie. Dziękuję ci, Mona. Jesteś super. Bardzo. Dokąd głos? Tak. To był bardzo głośny głos. Duku, kis? Okej. Okay. Chcesz całusa od Duka, tak? Ślicznie. Bardzo. Duku. I on popłynie do tej czerwonej bojki, która wisi nad basenem. Duku, aport. Ślicznie. Bardzo. Zaczęliśmy pracę o godzinie 7, teraz jest 12. W końcu mamy odrobinkę przerwy, na razie nikt nie potrzebuje naszej pomocy. Czekamy właśnie, aż pracownicy przewiozą sałatę do manatów i pójdziemy nakarmić manaty naszą sałatą. One jedzą dziennie 150 kg jedzonka, z czego 130 to jest sałata. No i ona przychodzi tutaj do zoo niezważona. Więc pracownicy codziennie muszą ważyć takie właśnie wielkie skrzynki. I dzisiaj ja im w tym pomogę. W każdej takiej skrzynce musi się znaleźć około 5 kg sałaty, także jeśli waga mi pokazuje teraz 4,95, no to sobie taką skrzyneczkę odkładam. I tak z tą całą sałatą. OMG, ale jesteś ziomem! A nie wie, że tu jest jedzenie. A jaką mają płetwę dziwną, nie spodziewałam się takiej płetwy. Mają taką
okrągłą całkowicie ją. Będziemy karmić się tamtymi warzywami ze skrzynki i wtedy usiądziesz z nami i będziesz dobra. Mogła dotknąć, pogłaskać i zadać pytania. Dotknąć i pogłaskać! I potem je tą płetwą tak... Także karmienie manatów zakończone. Ja już właśnie sobie przed chwilą rozmawiałam, że z tego by mogła być jakaś terapia. Naprawdę to było tak uspokajające i tak przyjemne, że mogłabym tam siedzieć, ale mamy następną robotę do zrobienia, która już chyba nie będzie taka uspokajająca, bo będziemy karmić pantery. To będzie dość stresujące, ale czego ja dla was nie zrobię, moi drodzy. Pokażemy wam, jak się karmi pantery. To jest Nuruś, tata. Tam z tyłu są dzieci, Mila i Makalu, a w okienku mama Anastazja. Nuruś jest nerwowy, więc on tak bardzo syczy, aż nie dostanie czegoś do jedzenia. Wtedy trzeba mu dawać powoli, bo on łyka i może się zadławić, nim będzie się krztusił. Jak gadał go! No, z takim nerwusem mówi innym, nie podchodźcie do mnie. Ej, można dawać jedzonko. Ona nie syczy, nie buczy. Sobie je powoli. Ale jest słodki kotek. Nie no, to się tak memla. Ja myślałam, że one mi to będą wrywać, jak te małpy. To jest jak Lila. Ona memla jak Lila. Boże, jaki memlas, jesteś wspaniały. Oj, ja się denerwuję, stop. Ale też memla. On też się tak denerwuje, ale potem memla. No. Tak. Chcesz jeszcze? O, mega! Aż się prosi, no to tak pogiziać po prostu. Ona zrobiła suseł, zobaczcie. Tego ostatnio uczyłam Milusi. Takie ma szpony, zwróć uwagę na te szpony. Ja myślę, że ona by mnie na stówę ukochała. Kotku, jak ci się mieszka w zoo? A jak ci się mieszka z twoimi dziećmi? Czy są dobre dla ciebie i ci nie przeszkadzają w życiu twoim codziennym? Bez komentarza to jest. Dobrze, rozumiem. Przesadziłam. Na rodzinę się nie wjeżdża. 1,5 kilo marchwi. Nie, no raczej nie mam takiej możliwości, żebym sobie go ucięła. It was at this moment that he knew. He fucked up. O! O! Ucięłam sobie bardzo jedno. Nie mam takiej możliwości, żebym sobie go ucięła. Ale w ogóle nie bolało. Bardziej tak tempo sobie uderzyłam. Niż... Dziękuję bardzo. Pakuj się. Pakuj się do miski. Myszka! Ona się nie wygląda. Tak się robi na niedźwiedzie? O, powiedzmy. Myszka, chodź! Czuję naprawdę? Jeszcze nie do jedzenia dzisiaj, tego się już nie spodziewałam. Właśnie żarłam trawę. Trzeba mi jeść cały ten słonecznik. Tak. No dobrze. Kasnecika, nie lubi więc... Jak od razu wstaję, ale ci się użyję, że ona taka złapa. Wow! Uciekł. Nie chciałbym spotkać w lesie takiej myszki. Przepiękny zwierzę. Tak, mam dziecko z zebo. Wydało się. Nie jestem w stanie już więcej tego ukrywać. Za 500 lat będą to oglądać w podręczniku do historii i jak my po prostu o dinozaurach będą miały takie... What the fuck? Serio? Coś takiego istniało? Te żyrafy, takie dziwactwa, to są influencerzy. Zebry to są kanał komentarzy, a tam stoi Bartęga. Ogólnie jest już godzina 18 prawie.
My skończyliśmy sobie karmić wszystkie zwierzątka, a zaraz lecimy po nasze śpiwory, maty do spanka i wbijamy się już na nasze miejsce docelowe do spania. Pokażemy wam zaraz, gdzie to będzie. I w ogóle to jest niesamowite, że wszystkie zwierzęta jakby miały zegarki na rękach, wiedzą, że trzeba iść spać. Kotyki położyły się właśnie spać. Tutaj nowy rzadki gatunek, tak zwany... Homo erectus. Homo erectus. Nieprawda, nie jesteś. Jesteś homo sapiens. 18.51, za 10 minut zamykają zoo. Zobaczymy, co się w nocy będzie działo, bo zakładam, że możemy się zrobić też głodni i wtedy będziemy coś kombinować. Maty, śpiwory, mam również poduszki. I naszego homo sapiens, który jednak okazał się, że żyje. Teraz wam pokażę coś, co zostało mi tutaj obdarowane w trakcie, kiedy wszyscy pracownicy wychodzili, bo tak naprawdę została z nami tylko ochrona. Zobaczcie to. Zobaczcie, co ja tu mam i zobaczcie, co ja mogę z tym robić. Proszę tutaj. Przejście służbowe. Zapraszam! Hipopotamy też już, jak widać, poszły spać. Będziemy spali pod wodą. Z rekinami, płaszczkami i innymi obrzydliwami. Z takim widokiem. Tylko, że tam u góry zaraz pokażą światła w ogóle wszystkie. Więc będzie turbo ciemno i strasznie. Palec gry, palec! Nie masz, papa. Nie masz prawa. Budujemy naszą bazę. 19.38. Nasza baza jest już gotowa. Zaraz sobie jeszcze wyjmiemy rzeczy, bo byliśmy przed chwilą w automacie jeszcze kupić sobie słodycze i słodkie napoje, bo dzisiaj mamy Girls Night, tylko jestem jedyną dziewczyną tutaj. No, więc sobie za chwilę będziemy plotkować i jeść słodycze, ale najpierw jako jedyna dziewczyna mam ciężkie zadanie, dlatego że muszę znaleźć miejsce, w którym po pierwsze mogę się przebrać w piżamę, po drugie mogę zmyć makijaż i jeszcze, o ile płynę micelarnym i wacikiem, to będzie git, bo to mam, ale jak wiecie, mam cerę trądzikową, więc muszę umyć też ją żelem, więc muszę znaleźć zlew. To dziwak, totalnie dziwacki stwór do nas przylazł. Ale się patrzy. Kupiliśmy sobie paluszki cebulowe. Kupiliśmy dla Macieja Lipton Lemon Zero Sugar. Kupiliśmy również baton czekoladowy. Mamy jeszcze następny pokój, napój cukrowy pokój. Mamy czekoladowe jaja. Tak mało kupiliśmy? Table Macieja. To my zaczynamy spożywać nasz prowiant i odezwę się do was, jak będę szukała miejsca do zmycia makijażu. Dobra, moi drodzy, ja zaczęłam sobie powoli zmieniać makijaż i w międzyczasie zdarzyło nam tutaj zgasnąć światło już, czyli wszystkie wycieczki, wszystko już zostało pozamykane i pan ochroniarz zgasił światła. Więc tym bardziej stanie się trudne teraz znalezienie kranu. Spróbujemy to zrobić, ale jak się nie uda, no to trudno. Zrobiło się trochę creepy też. Zostało tam jedno światło w sumie włączone, ale nie wiemy, czy za chwilę ono też nie zgaśnie. Już się mniej więcej zmyłam, nie wiem na ile dobrze, bo się nie widzę, jak wiecie. Ale zmyłam sobie tą wierzchnią makijażu, biorę swój topór i idziemy poszukać miejsca do przebrania się i do zmycia całkowicie makijażu. Katakumby zolne. Trzeba znaleźć jakąś ubikację najlepiej dla personelu. A to jak się komuś zachce siku nagle? To może lepiej mieć tego, ja mam prawo, to może być siku w lokalizacji. A może po prostu znajdźmy toaletę w Afrykarium? Na pewno jest toaleta w Afrykarium. Pierwsza straszna rzecz, którą odkryłam, rybom świecą się oczy w ciemności. W sensie odbija im się światło od oczu, jak się walnie w nie latarką, to im się oczy tak żarzą. Było przed chwilą widać właśnie. Jest tutaj mega strasznie, ale to tak mega strasznie, że mam wrażenie, że za chwilę coś mi za rogu wyleci i mnie zje. Jezu, jak się przestraszyło, myślałam, że ktoś nam wszedł do domu. Był myszojeleń, też nie spał jeden. Myszojeleń. Doszliśmy do głównego holu i mamy nadzieję, że tutaj gdzieś będzie toaleta.
W każdym bądź razie, no jest dosyć sporo drogi do tej toalety, więc jeśli komuś z nas zachce się siku w nocy, to będzie przypał i cała wyprawa. Więc oddajemy mocz, ja zmywam makijaż, przebieram się w piżamę i będziemy szli spać. Moi drodzy, znalezione, zmyję makijaż do końca. Sukces. Lecę się przebrać. Patrzcie, zrobimy takie przejście. Uwaga, gotowi? 3, 4. Ta-dam! Piżamowa baba. Jestem nielegalnie w damskim kiblu. I gra w cute jump. O, do Maćka przyszedł pan ochroniarz. Wieczorem się jak się podoba i powiedział, że nie wszystkie światła jeszcze zgasły i że będzie jeszcze ciemniej. Nie, próbuję wysuszyć twarz, bo nie ma ręczników papierowych. Poddaję się z tym jednak. Dotarliśmy już, moi drodzy, na nasze miejsce. Jeszcze nie zgasili lamp, na szczęście. Więc jest git. No i co, myślę, że położymy się spać. Jest godzina 21. My wszyscy jesteśmy padnięci, zarówno Maciek, ja, jak i nasz operator. Więc idziemy spać. Chyba tam się obudziłem. A akurat się zamknęły. Będą takie rzeczy w dźwięki w nocy wydawać, to ja sobie stąd pójdę. Nie no, żart, nie pójdę, bo się będę cykała stąd pójść. Dzień dobry, Rek. Jest, moi drodzy, 6:07. Przed chwilą zadzwonił mi budzik. Strasznie hałasują zwierzęta. Od godziny 4:00 już około ja nie mogłam spać. Nie wiem jak wy, ale ja się co chwilę budziłam, bo tam obok hipopotamów są ptaki. W sensie to są te ptaki, co czyszczą hipopotamy. One się tak darły od 4:00 w nocy. Ja tak średnio się wyspałam. Ale też słyszałam, że chyba pracownicy zaczynają przychodzić. Ja się w ogóle tak przestraszyłam. W pewnym momencie ktoś tak trzasnął drzwiami, słyszeliście? Ja się strasznie sobie przestraszyłam. Swoją drogą spałam dokładnie w tej dziurze, którą tutaj jest. I mam na pewno obity całe biodro. Przystajemy. Maciejos, pobudka. Ta płaszczka spała nad nami. Większość czasu leżała tam. Spała? Jak ja się budziłem i patrzyłem do góry, to ona tam leżała. Hipopotamy poszły się aktualnie wykąpać, więc chyba jakaś poranna rutyna tutaj wjechała. I te ptaszory tak hałasowały od rana. Tragedia. Przyszliśmy zobaczyć jeszcze foczki i pingwiny i niestety chyba jeszcze śpią, bo jest totalnie czyściutko. Albo są u góry i czekają na karmienie, no bo w sumie dokładnie w tym momencie, wczoraj, ej, bez kitu, jest 6:30. Dokładnie w tym momencie, wczoraj, przyjechaliśmy tutaj i wchodziliśmy do kuchni właśnie pingwinów. Dokładnie o tej godzinie zaczynaliśmy pracę i pomaganko i zaczynaliśmy im robić jedzonko. Oficjalnie jesteśmy w zoo już 24 godziny. Patrzcie, kto przyszedł nas przywitać jako pierwszy. Opuszczamy w końcu zoo. Ja serio uwielbiam tutaj przebywać, tylko usłyszałam, że da się ogarnąć nocy, jak to byłam zachwycona. Uwielbiam zwierzęta i uwielbiam zoo. W zeszłym roku w ogóle byłam tu na swoje urodziny. Maciej mnie zabrał. I niesamowitym doświadczeniem było to zobaczyć w ogóle od tej drugiej strony, zobaczyć przygotowywanie jedzenia, nakarmić te zwierzęta, z większością z nich zobaczyć je tak naprawdę twarzą w twarz, bo i z pingwinami, i z foczkami, i z manatami, i z panterami byliśmy naprawdę blisko. Niesamowite doświadczenie. Kochani, zapraszam was bardzo serdecznie do zoo we Wrocławiu, bo jest to naprawdę pięknie, można zobaczyć mnóstwo wspaniałych osobników, a tymczasem wracamy do domu i kończymy nasz challenge 24 godziny w zoo.